Mateo ma już 25 lat. Srebrny jubileusz przedsiębiorstwa handlowo-usługowego świętowano hucznie w obecności pracowników, kontrahentów i przyjaciół. Producent mrożonej żywności z Dębicy otworzył swoją działalność w 1993 roku. Stanisław Cabaj wraz z żoną Teresą rozpoczęli historię, która trwa do dziś. Świętujemy wspólnie. Przede wszystkim pracownicy oczywiście, ale tak naprawdę to najważniejsi są nasi kontrahenci, nasi klienci. Dzięki nim się rozwijamy i cały czas szukamy nowych rynków zbytu i nie tylko. I chwała im za to. Abyśmy się dalej rozwijali jak najlepiej. I dobrej współpracy z załogą naszą, z klientami. Z okazji jubileuszu doceniono pracowników z najdłuższym stażem. Niektórzy chętnie trochę powspominali. Pracujemy już kilkanaście lat, można powiedzieć, 20 dokładnie. I myślę, że bynajmniej osobiście jestem zadowolona z pracy, jakby tak dalej. To było 19 lat temu. Bardzo dobrze, no. Powiem tak, szło dobrze, idzie dobrze i będzie szło coraz lepiej. Na pewno bardzo się rozbudowała, dużo więcej asortymentów, produkcja, bo zaczynałyśmy na produkcji. Produkcja była mniejsza, w tej chwili już jest na dużą skalę i wszystko idzie maszynowo, nie ręcznie. Także myślę z perspektywy czasu, że bardzo się posunęła do przodu. Produkcja oparła się przede wszystkim na jakości. To jest taki jakby priorytet w naszej firmie, że jakość. Ma to być robione, jak jest receptura babci X, to ma tak być i tego się trzymamy cały czas. W związku z tym nasze produkty są to, co powinno być. Ktoś się pyta o pierogi, to ma być ciasto cienkie i duże farsze i to u nas jest. Firma się rozwija, powiększa sprzedaż bardzo, prawda, dlatego też rozwijamy się i budujemy zdolności produkcyjne, zwiększamy, tak, bo i zakład produkcyjny jest powiększany i ta część magazynowa istotnie w tym roku. Także, że perspektywy tutaj jest, widzę, bardzo dobre. Wielkie urodzinowe świętowanie nie mogło obyć się bez widowiskowego tortu, gratulacji, upominków i szczerych życzeń na kolejne lata działalności. Firma Mateo jest najlepszym producentem w Polsce produktów mącznych. Na Podkarpaciu bardzo dużo się spożywa, na Mazowszu trochę mniej takich wspaniałych kulinarnych wyrobów. Ale proszę sobie wyobrazić, że jak w niedzielę czegoś zabraknie, to tylko do lodówki, do zamrażarki, pierożki, jak u mamy. Chcemy się spotkać za kolejne 25 lat, na 50-lecie. Także życzymy sobie, żeby ta impreza się odbyła jeszcze raz za 25 lat, żeby firma się rozwijała, no i żeby pan Stanisław razem z małżonką obdarzyli tą firmą swoje potomstwo, żeby to dalej się rozwijało jako firma rodzinna. Najbardziej mi się podoba u nich ta serdeczność i ta wiarygodność w biznesie. Ja z nimi już jestem 23 lata. Tworzyliśmy Lewiatana razem. To był pierwszy człowiek, który nam kupił samochód do Lewiatana, tylko po to, żebyśmy mogli to, powiedzmy sobie, biznes kręcić, nie? Nie wiem, wspaniały człowiek, a co mu można życzyć? Wytrwałości, no i żeby, chociaż jemu już głowa, chyba woda sodowa nie uderzy do głowy, no i wspaniałą żonę ma też. Mateo po prostu trzeba życzyć takiego rozwoju jak do tej pory. Myślę, że kiedy firma Mateo będzie szła w tym kierunku i w taki sposób będzie się rozwijała jak do tej pory, to myślę, że nic więcej chyba nawet nie trzeba im życzyć, bo naprawdę szczególnie w ostatnich latach bardzo dużo rynku zdobyli. Też dzięki współpracy może i z takimi firmami jak my, ale chyba przede wszystkim dzięki swojej ciężkiej pracy, no i swoim produktom. Kolejnych 125 lat na pewno. Firma z przyszłością jak najbardziej. Handlujemy sobą od wielu, wielu lat. Może nie od 25, ale blisko. Profesjonalizm w pełni. No i przede wszystkim dbanie o to, żeby rynek lokalny się powiększał, żebyśmy dbali sami o siebie. I to jest właśnie dewiza firmy Mateo. Także bardzo dziękuję, że mogę z nim działać. Kolejnych 25 lat, żeby firma się rozwija tak się jak rozwija. Tak jak tutaj w swoim wystąpieniu powiedziałem, że byłem świadkiem, kiedy ta firma powstawała. Kiedy pan Stanisław zaczął dostarczać lody z Kent, przywozić do Dębicy i myślę, że to dało taki impuls. I później powiększał swój asortyment o mrożonki, później zaczął produkować pierogi. Jak słyszeliśmy kartacze, myślę, że drzemie w nim dużo siły i myślę, że też wymyśli kolejny nowy produkt, który będzie królował na naszych stołach. Następnych 20 lat, żeby tak dobrze pasparowała jak teraz i wszystko.
wszystkiego najlepszego. Z okazji 25-lecia firmy Mateo życzę właścicielowi i właścicielce powodzenia, zdrowia i sukcesów w dalszym prowadzeniu firmy. I pozdrawiam wszystkich pracowników. Następne 25 lat takiego rozwoju jak do tej pory jest. Zdrowia przede wszystkim właścicielom, załodze. No i aby rzeczywiście klienci przekonali się, że wyroby Mateo są naprawdę dobrej jakości, że warto je kupować. Czytając jeszcze wszystkie składy surowcowe, bo teraz się tego zaczyna więcej, coraz bardziej robić. No i żeby nam ten wolumen wzrastał, a klienci byli zadowoleni z naszej produkcji. Trzeba przyznać, że produkty, które wystawia Mateo do oceny, a nie są to produkty przygotowywane ściśle, tylko i wyłącznie pod ocenę konkursową, ale takie typowe, jak idą do sklepu, z taśmy, są produktami wysokiej jakości. Kapituła ogromnie ceni wyroby tego producenta, wskazując zawsze, że utrzymanie tych jakby naturalnych receptur, składników, które nie zawierają w sobie teraz tak bardzo popularnych ulepszaczy i chemii, a przede wszystkim też i swoim wyglądem zachęcających do, i smakiem zachęcających do jedzenia, no trzeba bardzo faworyzować, trzeba nagradzać, trzeba pokazywać, bo jest to nasze dobro podkarpackie. Dziś Mateo zatrudnia ponad 140 osób. Swoim klientom proponuje ponad 80 własnych produktów, które zdobywają liczne nagrody. Największą popularnością cieszą się pierogi, pyzy, uszka, kartacze oraz frytki. Nałowickie mrożonki znane są już nie tylko na Podkarpaciu, ale w całej Polsce, a nawet poza jej granicami.